Z tej strony Kosiorski. Dzisiaj zrobimy sobie sumonik na Rising Dragon Carnival. Sumonie, którym od razu mówię, nie powinniście sumonować. Jest to teoretycznie bardzo fajny baner ze względu na to, że ma podwójną szansę na SSR oraz Elder Kaja gwarantowanego w każdym multisumonie. Co to oznacza? To oznacza to, że no multi, inaczej Elder Kai powiedzmy, ja kiedyś liczyłem, że to jest tak 5 Dragonstone'ów. Teraz Elder Kaja są dużo łatwiej do zdobycia, nawet ciężko mi powiedzieć, ile może być warty. No, ja mam mnóstwo Elder Kaja i mi nie są potrzebne, ale wiem, że no, wielu z Was potrzebuje ich dużo, więc to jest fajnie, że jest dodatkowy. Dodatkowa szansa, bo wójna na SSR-kę, no to tak naprawdę jakby zapłacić 25 kamieni za summon. No, powiedzmy, no bo ta ostatnia i tak jest zawsze gwarantowaną SSR-ką, ale jest duże, ale summon. Pomijając pierwszą postać, jest po prostu kiepski. Mamy dwie LR-ki, które niekoniecznie gdzieś użyjecie. Ten jeszcze nie jest taki zły. Ten gość na ten moment jest kiepski, ale ma duży potencjał, że jak dostanie Extreme Z Awaken, to będzie kozakiem. Ale na razie nie. Ale na razie nie jest. Tu są dodatkowe postacie po prostu kiepskie, za wyjątkiem tego Piccolo. Ten Piccolo jest ewidentnie za mocny jak na zwykłą kartę. Magwarda ma dobre statystyki i na pewno redukcja obrażeń mówi Heroes, to jest kozacka karta. Na pewno go chcecie na cięższych eventach używać, więc to jest taki dodatek z mocniejszych i reszta to jest taka kiepska sprawa. Poza tym mamy jeszcze postać LR-ki, które są no, niepolecane tutaj, schowane jak zwykle. I też jest na nie szansa, tak, także zobaczymy, co wyjdzie. Dawno, ja generalnie zawsze odradzam legendarne summony jako free-to-play gracz. To nie są dobre banery, naprawdę nie są dobre banery dla graczy free-to-play. To jest typowo tak for fun sobie sprawdzić, o, jest podwójna szansa, o, właśnie dostałem jakiegoś tranksa, który niekoniecznie mi jest gdzieś tu potrzebny. I jak na podwójną szansę SSR-ek, dosyć kiepsko, jak widać, nie? Zrobię jeszcze jeden, żeby nie było, bo chciałem po prostu zrobić dwa. Poza tym Goku nowy, jaki jest tutaj główną postacią, jest świetny według mnie. Naprawdę fajny, Karniwal sesji od Goku. Co śmieszne jest też, no, jeżeli chodzi o te postacie, Karniwal to jest dużo Goku. Zaraz jeszcze go pokażę, co on robi, było tylko Bye Guys, więc Gotenks. Wow, 4 SSR-ki będą, ale 5 SSR-ek. Ale posypało, wszystko jest mi niepotrzebne. Wow, ten jest też ciekawą opcją. Jest dobrym tankiem po prostu. Także coś tam, tak, takie tam 100 kamieni na marne. Nieważne, jeżeli, tak jak mówiłem od razu, ale generalnie gość jest świetny. Jest w ogóle mnóstwo postaci, ale nazwiane jako SSJ Goku. Sam z siebie ma od razu porządne statystyki, redukcję obrażeń. Po 10 otrzymanych atakach ma scouter, który jest świetny, no ale otrzymać 10 ataków to wbrew pozorom nie jest tak łatwo. I fajny jest po prostu, ma dobre obrażenia. W tych najlepszych drużynach śmiało go można używać, bo jest też supportem dla superklaski i dev, także fajnie. Nie ma guarda, co teraz no, postać musi mieć guarda, nie wiadomo ile defensywy i w ogóle, ale praktycznie w każdej drużynie, co go możecie użyć, to użyjecie. Dużo ma ich dosyć. Fajne malinki, szczególnie już z chyba kochanym AGL. Tym LR-kom. No i tyle. Także fajna postać, generalnie nie ma co się na niego rzucać. Będą lepsze, tym bardziej, że już wiemy, jak wygląda 8. rocznica na japońskim serwerze i wygląda bardzo dobrze. Dużo mocnych EZA, fajne główne banery, czy to legendarne banery, czy zwykłe banery. Na pewno na nich będziecie chcieli symulować. Mnie aż tak nie zachwyciły pod względem pobocznych SSR-ek postaci, bo mam ich większość, ale na pewno lepsze niż to, co dzisiaj jestem sumą z podwójnymi na SSR-kami, jak widzieliście, pomimo otrzymania 5, nic nie zużyję. Dobra, wróćmy do tego, co jeszcze jest poza tym głównym samonem.
Czyli mamy summon. 2 tygodnie będzie trwało. Niech sobie będzie, niech przeminie. W marcu powinien być jakiś fajny summon, także raczej zbierajcie na niego. Paki do kupienia, Dragonstone do kupienia, Elderkaje do wysumonowania. Tak jak widać, 5 Elderkai za no, stosunek 5 kamieni, 5 Elderkai, 1 Elderkai. Czyli w takim wypadku, jak wam brakuje Elderkai, to ten Rising troszeczkę zwraca te gwale, bez przesady. Będzie, czy już jest, będzie Super Strike, kolejna postać. Nowy Extreme SBR kolejny. Mamy. Który dzisiaj jest? To już mamy, tak? 7-16, dobra, to czyli to już mamy. Jeszcze nie patrzyłem tej swojej postaci. Extreme Z Battle, nowa postać do Extreme Z Awaken, jest to Tech SSO 2 Goku. Niekoniecznie gdzieś potrzebny, jak zrobiłem, bo zrobiłem, tylko że tu już trzeba przechodzić za staminę poprzednie poziomy wybrane. Story węciki. Nie jakieś szalone. Teraz wcześniej było dużo evencików pod Elder Kaje, także to była dobra okazja. Kolejne Extreme ZTR-a. Ja zawsze free-to-play postacie im robię, także no nie, tak jak mówię, w większości z tego i tak nie użyjecie, ale są eventy, gdzie to po prostu ich musicie, więc to się tak napędza, bo czasem potrzeba postaci, które już były. Dokkan eventy. To jest to, co jeszcze będzie ważne, czyli Extreme Z Dokkan. Extreme Z Battle do AGL, Elder Gohana i Int Perfect Cella. 23 luty, 7:30 tego czasu, tam nie wiem jakiego, amerykańskiego. To są dwa, szczególnie Gohan, jedne z najlepszych Extreme Z Awakenów, na jaki oczekuję. Naprawdę kozacka opcja. Jako lider można będzie go śmiało użyć, jako poboczna postać. Jak będziemy mieli powyżej połowy zdrowia, to mamy guarda, mamy tankowanie, stakowanie. Gohan naprawdę był dobry, troszeczkę już powoli podupadał. Ja teraz no, z powrotem top na dłuższe eventy, to kozak totalny. Cel jest troszeczkę bardziej ograniczony. Przed transformacją, po transformacji kozak, o ile się uda to zrobić. No i tam jakiś Explosive Chain Battle, o masakra. Tyle, tak? Także pozostałe to jest Part 1. Misji cały czas jest XP z questów razy 3, także na tym się można skupić, jeżeli potrzebujecie linków, czy też po prostu rankingu. Ja sobie gram 29.3 jak chcę. Tu się zielone gemy farmi, linki ładnie, tu 29.4 trzeba ręcznie klikać, to są te niebieskie gemy. Wcześniej, już chyba zapomniałem, nawet chyba 28.2 się fajnie automatycznie grało. No i tradycyjne, te stare, poprzednie poziomy, jak nam nie zależy na dropie, to nadal 70. 8.9, 8.9, już nie pamiętam, któreś z tych ostatnich zawsze grałem, chyba tak 8.9 i 7.10, dobra. Także tak to wyglądają nowości, sumonik i postać nowa. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.